Cześć, tu Lukas. I Myszasty, a te dziwne bazgroły, które teraz oglądacie, to jest plan. Plan skoku. Bardzo ważny element w Grand Theft Auto 5. Skoki, które są bardzo rozbudowane i wieloelementowe. Tam po prawej na górze parę razy mignęły już zaliczone punkty programu. To między innymi dzięki zaliczaniu tych punktów programu. Tak, zrobić zdjęcia, coś tam i tak dalej, i tak dalej. Zadania wstępne, dlatego to pominęliśmy, bo byłoby tego za dużo naraz. Skupiliśmy się już na egzekucji. No tak, tylko że jak chcecie zobaczyć elementy tego, to obejrzyjcie nasz film o ciężkiej doli Dockera. Na przykład, bo to była część tego. My oczywiście wybieramy opcję na morzu, ponieważ są helikoptery, są łodzie podwodne i w ogóle jest totalna masakra. Tak, bo można wybrać skokach dwa podejścia. Okazało się, że to jest podejście na cicho. Tak. No i oprócz tego, tutaj właśnie jest pierwsza część zdobywania sprzętu. Bo to generalnie plan Trevora. No o dziwo, ten wyszedł na cicho. Genialnie. No dobra, ale w każdym razie w innych skokach bywa jeszcze, że dobieramy dodatkowych współpracowników i oni się różnią umiejętnościami, no i częścią doli, którą koszą. Dokładnie. Tutaj znaczy, możemy sobie wziąć kierowcę dodatkowego na przykład i tak dalej, i tak dalej. To jak widzicie, łodzi podwodnych co prawda nie ma, ale i tak jest zajebiście, bo jest batyskaf. Tak. Którym będziemy, to nie jest tak, że on sobie po prostu jest. No właśnie. Ta-dam! Co robią Trevory? Trevory lubią robić głupie rzeczy, więc skakują do wody i po chwili wsiądą do batyskafu. No właśnie. I będą nim płynąć. Czego służy Trevorowi garnitur? Na polowanie, do kąpieli? Taki facet. Generalnie normalne. No. Garnitur jest generalnie bardzo uniwersalną. Znowu widać, jak ładnie pracują fale. Mieliśmy już materiał o sportach wodnych, zapraszamy. Tak. Dokładnie. No i właśnie wsiadamy i teraz kilka... Pełne zanurzenie, kapitanie, tak? Dokładnie, kilka pierwszych chwil pod wodą, bo to nie jest taki batyskaf, który się stoi, ale ma własne silniczki na przykład, więc można popływać. No i później ten batyskaf był do wyciągnięcia, to pomijamy niektóre fragmenty tego, tak, bo są naprawdę dziesiątki minut taka czasami tańsko. Płynięcia, dokładnie. I całe mnóstwo tych misji, tak naprawdę to no, wykonanie to nawet na szybko, jeżeli się komuś uda za pierwszym razem wszystko i tak dalej. No to jest około godziny przynajmniej grania na każdy skok już przy tej fazie takiej, no, niemalże egzekucji. Może to... tak, no ogólnie, no, przy, tak. No w każdym razie, tak, no bo nie dość, że trzeba go ten, to trzeba jeszcze wywieźć na ciężarówce, to też wam, nie będziemy was tu męczyć kolejnymi jazdami po mieście, więc zaraz będzie cięcie, jego trzeba po prostu dostarczyć. Tak samo dostarczyć trzeba było drugi element, czyli śmigłowiec i za chwilę zobaczycie właśnie śmigłowiec, który tak, zajmuje się z bazy wojskowej i to też metodą w tym momencie zupełnie, trudno powiedzieć o skradaniu się, na rympał, tak dokładnie, jeepem w środek fortu. Po usunięciu strażników ze snajper. Nie. Na bramce. To było za pierwszym razem, nie, kiedy było mądre. Nie, za drugim razem, kiedy się udało, wtedy mnie puma zabiła. Tak. Za drugim razem po prostu ominąłem tą sugestię ze snajperką i wjechałem po prostu przez bramę. Było szybko. Można to zrobić za pomocą snajperki i skradania się, powiem. No tak, 60 żołnierzy, którzy tam byli, plus pracowników jeszcze, jasne, wybijaj sobie ich po kolei. Jeszcze pumy biegają dookoła i zagryzają. No nie. A jednak masz wiele wspólnych z Trevorem, Misza. No, no to się każdy tak wydaje. Chcesz o tym porozmawiać? Słyszeliście. Przy okazji to jest takie lotnisko, na którym, że tak powiem, gromadzony jest tutaj ten sprzęt. Tak, na którym próbowałem wylądować jumbo jetem, ale to kiedyś indziej, przy okazji. No tak. Tam z obok stało jakieś drzewo i nie wyszło. No, jest lądowanie, to jest właśnie dostarczenie śmigłowca potrzebnego do tej misji. Teraz my się zamykamy po składzie chłopaków. Puts me onto Meriwether Security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up, I guarantee no problems, no major heat. Let's get going, all right? Let's take a slightly pasted vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. All right. No i właśnie w sumie samych rozmów przy tym skoku to szacuję na mniej więcej jakieś 3 kwadranse ścieżki dialogowej, bo i w drodze tutaj, jak oni jechali samochodem, przez całą drogę miasto gadali różne rzeczy, troszeczkę podgryzali sobie i tego typu rzeczy robili. No tutaj już właśnie połączyliśmy jedno z drugim.
czyli czynnika z batyskafem. Wodujemy batyskaf w okolicy, która jest dla nas najbardziej interesująca, czyli gdzie podejrzewamy, że znajduje się właśnie przedmiot, co mamy wyciągnąć? Tak, no, który tak. mamy wyciągnąć i właśnie zaczynamy go szukać powoli. Oczywiście mamy namierzanie, mamy radar. No mamy smartfonie, a co? Kropkę. No słuchaj, nie, to jest zaawansowana technologia, która jest przekazywana na smartfona. Przez, że tak powiem. No tak, tak, ale no, naszego operatora. Dalej tak. jest to wygodne. No i tutaj trzeba było zejść tak na jakieś 150 metrów pod wodę. Przynajmniej. No więc jeszcze cały czas namierzać, gdzie to się znajduje, bo widzimy na tym sonarze, tylko że gdzieś tam jest. A tutaj w tym wypadku widzimy, że jest bardzo blisko, a nie jest wcale blisko, dlatego że jest bardzo głęboko. Ileś trzeba było się zanurzyć i no to też zajmuje, no na tym polega ta gra. Tak, no dokładnie, no tym bardziej, że taki batyskaw nie zanurza się w sekundę. Zresztą widzicie, jak powolutku, powolutku, majestatycznie sobie dokładnie opada. Ale jesteśmy już blisko właśnie... No właśnie, odczyt... urządzenia. I to jest bardzo dobre... Odczyt 100 ileś tam metrów od powierzchni. Mhm. Za chwilę pobierzemy sobie to, co chcemy. I wydawałoby się, że wszystko jest cacy. To w każdym razie tych wszystkich przejazdów, szacując dojeżdżanie na miejsce, po sprzęty, od sprzętów, no to jest Grand Theft Auto, czyli tego jeżdżenia musi być dużo i takiego rodzaju backtrackingu całkiem sporo. Tylko że ten backtracking jest w żyjącym mieście, gdzie ciągle się coś dookoła nas dzieje. Tak, jest o tyle fajne, że bardzo że najczęściej jeździ zupełnie czymś innym. Bo to jest... nie wiem, ciężarówka z naczepą, na której jest batyskaw, a to zupełnie coś innego, a to coś tam się urywa, coś ucieka i tak dalej. A tak, to jeden z najbardziej przerąbanych fragmentów jak na razie w GTA, na jaki trafiłem. Zbieranie znaczy, można mieć... batyskafu z tak. Zburzonych fal. Dokładnie, to jest druga próba, przy pierwszej się rozbiłem, to się od razu przyznam. I tu już myślałem, że też mnie wciągnie pod wodę, ale jednak właśnie. W ostatniej chwili. Naprawdę, to nie jest wcale takie proste, dlatego że bardzo ciężko jest wyczuć wysokość. Hak musi być na odpowiedniej wysokości. Odpowiednio trzeba nim, że tak powiem, przejechać po tym batyskafie. A ten batyskaf cały czas nam unosi się na falach i przesuwa. I nie tylko w pionie, ale też i w poziomie, prawda? Więc ucieka bez przerwy. Cały czas musimy robić jakieś korekty. Już wiem, dlaczego tak ratownicy właśnie morscy w śmigłowcach mają tak przerąbaną robotę i dlaczego są tak zajebiście dobrze. To nie są ratownicy morscy akurat. To nie, to są... To są panowie, którzy nas ścigają. Tak. I znowu cały czas przełączanie się, tak? Bo część misji wykonujemy jako Michael, który jest w śmigłowcu. Część misji jako Trevor, który swoim zdobytym batyskafem płynie na miejsce. Tak, część bez... rzeczy wykonuje to po prostu... Każdy z członków ekipy, Franklin, Michael, Trevor coś wykonuje. Tak, z tym, że nie ma czegoś takiego, że mamy cofanie się jakieś w czasie, czy coś takiego. To są rzeczy, które dzieją się przez cały czas. Nie, one się dzieją przez cały czas. Nie ma tutaj właśnie równoległych działań. Nie. Jeżeli ty coś robisz, to inni coś robią. Tak, ale tak, właśnie równolegle oni wszyscy działają, a my tylko zmieniamy skórę. Dokładnie, dokładnie. Czasami jest to wymuszone. Niekiedy mamy wybór na przykład i możemy to po prostu zrobić, nie wiem, dla naszej wygody, bo wolimy w tym momencie ostrzeliwać się jako tam ktoś inny. Tak, bo na przykład wygodniej będzie teraz wskoczyć w skórę snajpera i zdjąć ileś problemów na dole. Tak, tutaj też ja strzelałem, dlatego jest strasznie lamie, bo ja nie wiem strzelać na padzie, Lukasowi to lepiej wychodzi, ale więcej jednak było tutaj jeżdżenia niż strzelania i latania. Tak, tak, bo to akurat ten duże partie tego skoku realizował akurat Mysza, bo ja zajęty byłem montowaniem innych filmików w tym czasie. Tak, no ale nie było tutaj na szczęście strzelania za dużo, więc tak. Jak to ogarnąłem. Tylko my się też tak między sobą przyłączamy zupełnie jak chłopaki w gangu, uważam. Tak, dokładnie. Ja słabo strzelam, trzymając pada, bardzo. A ja bardzo jeżdżę słabo. Jak sierota. No właśnie. Więc się uzupełniamy. I teraz już jest tak naprawdę ostatnia część misji, czyli jeszcze by trzeba dostarczyć i posadzić na glebie razem z tą przesyłeczką, która jest pod spodem. No to nie zawsze się udaje. To nie jest gleba, co prawda, tylko dach. Oj, wybacz. I to jest... Ja bym tego lepiej nie zrobił na pewno, spokojnie. No. I no, takie skoki ja rozumiem, to jest dobrze zrobione. No, ale prawda, nie zawsze. Nie wszystkie skoki kończą się jak trzeba i nie wszystkie elementy są genialne, jak widać po Trevorze.
A to nie jest szczęśliwy. Trzymcie się. Tak. Ale widać, czasami pracuje głową. No hej. No, narka.